Co to jest anoreksja i czego nie mówić chorej osobie na anoreksję? Hej kochane stówki, przychodzę do was z kolejnym filmem. Jak widzicie, tytuł sam mówi za siebie, więc do dzieła. Opowiem wam historię, jak prawie bym umarła. Ale to na końcu. Powiedzmy sobie, czym jest anoreksja. Anoreksja, inaczej jadłostrem psychicznym, to zaburzenie polegające na celowym utracie masy ciała, wywołane i podtrzymywane przez osobę chorą. Chora osoba wyznacza sobie bardzo, ale to bardzo niski limit wagi. 40% anorektyczek ma okresową żarłoczność. Największą zapadalność na tę chorobę mają dziewczyny pomiędzy 15 a 25 rokiem, ale jednak też chorują na nią chłopcy. Około 10% nieleczona anoreksja prowadzi do śmierci. Anoreksja, jak ją rozpoznać? Chora eliminuje ze swojego jadłospisu coraz to więcej produktów. Przesadnie interesuje się jedzeniem, czyta książki kulinarne, liczy kalorie, planuje składy posiłków, mówi dużo o jedzeniu, gotuje dla rodziny, po czym ona tego nie zjada. Zjada w samotności. Przymuszona do jedzenia, znajduje sposób, aby to jedzenie wyrzucić. Dużo się rusza, jest u niej widoczność masowe wychudzenie, maskowane szerokimi ubraniami. A najważniejsze, zanik miesiączki. W czym skutkuje nie zajście w ciąży, nie założenie rodziny, nie mieć chłopaka, po prostu nie mieć nic, życia. Anoreksja to choroba psychiczna, więc musi mieć coś na rzeczy, więc to siedzi tutaj. Obsesja, lęk, perfekcjonizm, depresja, kompleksy na temat własnego wyglądu, przebyta trauma psychiczna lub fizyczna, zaburzenia osobowości i wiele innych. Powikłania anoreksji, zaburzenie koncentracji, nie możesz się skupić na lekcji w szkole, w pracy, w ogóle. Przewlekłe zmęczenie, nie masz na nic ochoty nawet stania z łóżka. Zaburzenie procesu termoregulacji, czyli odczuwanie przez cały czas zimna. Pomyśl sobie, jest 30 stopni na polu, a ty nosisz grube sweter i grube skarpetki, bo odczuwasz straszne zimno. Zaburzenie hormonalne, czyli brak miesiączki. Zniszczenie jajników, czyli niepłodność, tak jak mówiłam. Wzdęcia, zaparcia, bóle brzucha, wymioty, zapalenie błony śluzowej żołądka, omdlenia, kruchość i łamliwość paznokci, wypadanie garściami włosów, zajady w kącikach ust i wiele, wiele innych rzeczy. Dobra, kochani, przechodzę do tego, co nie mówić o sobie chorej na anoreksję. Co? Ty chorujesz na anoreksję? Nie widać tego po tobie. Przecież widzę, że jest strasznie dużo, więc nie masz problemu. No, masz grube nogi. No weź tą babeczkę, nie przytyjesz więcej. Przestań, przecież każdy normalny tyle je. Pójdziesz ze mną gdzieś na plażę? Ja nie rozumiem, w czym ty masz problem. Wreszcie widzę, że przytyłaś. O, jakie masz pulchniutkie policzki. Stosowałaś już dietę wadzikową? Pomogłaby tobie. Ty lepiej nic nie jedz. Więcej się ruszaj. Przestań. Inni mają gorsze problemy. Zajęłabyś się nauką, a nie jakimś odchudzaniem. Wreszcie po miesiącu pobycia w szpitalu przytyłaś. Cieszę się. Wyrośniesz z tego. I ty nie czujesz głodu? Wyglądasz okropnie. Kochani, nawet nie zdajecie sobie sprawy, jak takie słowa mogą osobę chorą na anoreksję zranić. Może być tak, że następnego dnia jej już nie zobaczycie. To, że je 3 posiłki dziennie, nie oznacza, że jest zdrowa. Nie zapytaliście się jej kiedyś, czy się przeczyszcza, czy ćwiczy. Nieprawdą jest to, że z anoreksji się wyrasta. To mechanizm psychiczny, czyli nie przechodzi z wiekiem, czyli nie da się wyleczyć tego jedząc. Nieprawdą jest to, że osoba chora na anoreksję ma kontrolę nad wagą, nad jedzeniem, nad życiem. To anoreksja przejmuje władzę nad nią. Kontrolę nad życiem chorej na anoreksję. Kochani, chciałam opowiedzieć wam moją historię, jak przeżyłam swoją chorobę i jak mały włos nie doszło do śmierci. I co mi pomogło wyjść z tej okropnej choroby. Piszcie pod filmem w komentarzu, czy byście chcieli usłyszeć moją historię z Anną. No to trzymajcie się, moje stówki. Do następnego razu.
Aha, kochani, jeszcze pamiętajcie, zasubskrybujcie mój kanał, dajcie łapkę w górę i dzwoneczek. Bye!